Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag w 69 odcinku nagram dla was Brawl Stars poradnik z Zadmijarza, jak grać poprawnie z Zadmijarzem Rico. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamuci, pozdrawiam Lorda Vaderka, pozdrawiam Ahaina, pozdrawiam Drakona Kubijaka i przepraszam cię Golden Boy za to, że się nieładnie zachowałem. Pozdrawiam Patryka Ciepiele, pozdrawiam Astrid, pozdrawiam Kasię Wójcik, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Kingę Gorską, moją najukochańszą dziewczynę, pozdrawiam Dobrowola, pozdrawiam Noreto, pozdrawiam Bladinga, pozdrawiam Domino Live, pozdrawiam Krecika, pozdrawiam Slat, pozdrawiam Asterid, pozdrawiam jego żonę Anię, pozdrawiam Adriana Bednarskiego, Zbiela, pozdrawiam Bohena Powraca, pozdrawiam Elowetu Kondziziu Male na Kukach, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, mojego najlepszego znajomego, który jest chory i życzę mu dużo zdrowia, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Przemka Barbusińskiego, pozdrawiam Bartuzo, pozdrawiam Olo, pozdrawiam Xnatix. I jeszcze powiem tak, pozdrawiam Mikołaj W i chcę, żebyś przestał bakać. Pozdrawiam Xnatix, pozdrawiam Zygzaka McQueena, pozdrawiam Taczkę, pozdrawiam Adika, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Martynka, pozdrawiam Szymona z Dąbrowy Białostocki, pozdrawiam 07 Marcina, pozdrawiam Marcina Zarzeckiego, pozdrawiam Adiczko, pozdrawiam Moonlight i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę wam, jakie misje dzisiaj będziemy wykonywać. Ja jak zwykle dzisiaj wygram coś takiego. Otworzyłem sobie taką mapę jak wyzwanie ukończ mnie zwycięstwa 8x8. I ukończyłem starcie w trybie duo, klęska czy uroda i starcie w trybie duo, kłopoty chodzą parami, starcie w trybie duo, zdradliwe klify i starcie w trybie duo, kwasowe jeziora. I odebrałem właśnie tą nagrodę, nowy spray, dwa nowe spraye dostałem, a koniec wydarzenia będzie dopiero za dzień i 15 godzin. I wszędzie tylko potrafiłem tylko Stardropy, ale tylko rzadkie i legendarne, a żadnych zadymiarzy tam nie było, tylko jakieś goldy i punkty dla różnych zadymiarzy. A dzisiaj pokażę wam co nieco. Mam 20 rangę na Rico, 492 pucharki i 8 poziom mocy. Mam już odblokowane gadżety, wyposażenie, takie jak wyrzutnia piłek. Rico wyrzuca fale odbijających się pocisków we wszystkich kierunkach, ładunki na metr trzeci i dmuchany zamek. Następny atak podstawowy Rico przywróci mu 217 punktów życia za każde odbicie pocisku, ładunki na metr trzeci. Wiecie co, ja sobie wezmę wyrzutnię piłek. Dobrze mi się nada. Tutaj nie mogę niestety nic takiego kupić, ale bardzo bym chciał dodatkowe gadżety i na przykład hiperdoładowanie do Rico. To wtedy mógłbym se nim grać dowolnie. Dzisiaj będziemy grać tak, tylko 4. Tamte dwa są zbanowane na stałe. Dzisiaj gramy tak, zadymę, batanie, knockout i starcie w trybie duo. Zaczynamy teraz zadymę. Nowe doroby stare setują się dopiero za 16 godzin i 50 minut. No dobra widzowie, to zaczynamy. I pozdrawiam Kinara Panku i pozdrawiam Alanka Szczurka. I to wszystko. Dobra, lecimy teraz z tymi graczami. Gramy przeciwko Leonowi, chińskiej Kitty i temu tam. Dobrze, lecimy z nimi. Może będziemy je lepiej dobrać. Dobrze, Nita. No, Nita. Ale odleciałaś.
Ten Rico to jest odleciany. Tak odleciany, że pokonał Kitty. No, ja pierdzielę. Dobrze, Desi. I zdobywamy pierwszego gola. Dzisiaj lepiej gramy niż wczoraj. Przewidujemy wszystko, co to robimy w rywale. Wow, myślałem, że to ja, a to Nita to co robiła. Nie, Jessie nawet to co robiła. Zanimowała. O. Leona. Dobra. Bierzemy tutaj piłkę. Pani posłoni, że to wezmę. Dobrze, dobrze, Nita. Dobrze, Jessie. Dobrze wam idzie, dziewczyny. Zasianiście to, co dawno zostało w was zawarte. Leon, papa. Strzelajcie! No i wygrywamy. Przez tą gadaninę to normalnie nie mogłem się skupić przez nich. Przeze mnie nie mogliście się skupić na graniu. Dlatego teraz przechodzimy do grania i postaram się dla was trochę pokomentować. Przed chwilą moje komentatorstwo juniora komentatora Pawła Wickiego Gamera było bardzo dobre. A teraz będzie na wyższym poziomie. No bo teraz zobaczcie. Gramy przeciwko Pearlowi, Mandy i Piper tej świątecznej. To teraz zobaczycie, jak ja będę komentował. Zbliżamy się do zadymiarzy. Jestem waszym głównym lektorem. Uwaga. No i niestety Piper mnie załatwiła. Więc niestety musimy od nowa szykować się na atak zadymiarzy. Nawet nic tu nie zrobimy, bo oni, zobaczcie, są po prostu lepsi od nas. To już nasz koniec. Nawet tutaj jednego gema nie zdobędziemy z nimi. A zdobędliśmy. Dziewięć jeden. Koniec. Piperka pokonała Pam. I niestety przegrywamy. Mamy bilans 1-1 w tym momencie. Trochę nam pucharki spadły, ale to nie szkodzi. Być może sobie poradzimy lepiej w nokaucie. Jak grałem tą Piper, to na odległość strzelałem i dawałem sobie nieźle radę z rywalami. A tutaj gramy przeciwko RT, Perełce i oczywiście detektywowi Grejowi. To wiecie co to robię? Stanę sobie tutaj. Oni mnie po prostu nie strzelą. Nie wiem. Ale ten mnie załatwił. Mogłem po prostu uczekać. Nie, to już jest po nas. Zobaczcie. Tylko jedna zadymiarka została na polu bitwy. Nawet taka Piperka nie daje sobie rady. Nie. Ale zadyma dobrze nam poszła. Tylko tutaj szkoda. I już. Nie, na odległość. Wszystko na odległość. Dobra. Nie, jak się do mnie zbliżył. Skubany. Dobrze, RT pokonany. No. Nasz detektywie Greju, pozbądź się tego przeciwnego detektywa.
Dobrze, jest 1-1, bo myślałem, że to już koniec. Ale naprawdę to jest taki to trochę bym powiedział bojowy mecz, jak wczoraj Huberta. Niby prawie by wygrał, a tutaj widzicie, takie zakwasy. Dobrze. No i nie wiem. I ponad. Przegraliśmy. RT czy Piperkom lepiej mi się grało, bo oni to na odległość strzelali. A za to taki Riko też na odległość strzela. Albo taki mój najnowszy zadymiacz. Larry i Lovery i Byron. I Spike, i Colt, albo Jesse, albo Nita jeszcze na odległości wyrzuca swoje radio śmieszne dźwięki, dobra. Tryb sam? Ja chciałem w parze. Ja chciałem w parze, ale to trudno. Dobra, to jeszcze raz próbujmy, ale tym razem w parze, nie solo. Chciałem w parze, to wypróbujmy teraz parzyste pary. No tych to prędzej pokonam. Pojaw się ktoś. Jeszcze ta bija. Nią też mi się grało dobrze. A resztą to takie pół na pół. Dlatego pokazuję wam te poradniki, jak grać poprawnie z zadymiarzami, żebyście wiedzieli, co zrobić. Ale przynajmniej na drugiej randze kończymy ten filmik. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek z poradnika jak grać poprawnie Riko, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Bicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa. Jutro wam się pochwalę, co trafiłem tego oto legendarnego dropa. Zaraz wam pokażę. Zresztą jutro chiński rok się kończy. To pokażę wam, co jutro trafię, ale na filmiku. Tak to rano będę otwierał poza filmikiem. Ciekawe, może to Kitty wylosuje i wtedy będę brał w piątek Kitty, ale jutro pamiętajcie o live'ie. No, to tyle. Pa widzowie, narka, pa, pa.